5 ciekawostek o historii demokracji i republikanizmu w USA. 5. Najstarsza partia polityczna. Partia Demokratyczna. Partia Demokratyczna, założona w 1828 roku, jest najstarszą aktywną partią polityczną w Stanach Zjednoczonych. Jej korzenie sięgają ruchu jacksonowskiego, którego głównym celem była ochrona praw zwykłych obywateli przeciwko elitom. Demokratyczna Partia Jacksona, jak była początkowo nazywana, skupiła się na decentralizacji władzy i wspieraniu rolnictwa oraz małych przedsiębiorstw. Na przestrzeni lat Partia Demokratyczna przeszła wiele transformacji, adaptując się do zmieniających się realiów politycznych i społecznych. 4. Pierwszy republikański prezydent Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, wybrany w 1860 roku, był pierwszym prezydentem z partii republikańskiej. Jego wybór na prezydenta był punktem zwrotnym w historii USA, który bezpośrednio przyczynił się do wybuchu wojny secesyjnej. Lincoln jest najbardziej znany ze swojej roli w zniesieniu niewolnictwa dzięki proklamacji emancypacji oraz zaprowadzenie kraju przez burzliwy okres wojny domowej, zachowując jedność narodu. Jego prezydentura położyła fundamenty dla przyszłej polityki republikanów, skupiającej się na wolności i równości. 3. Wojna domowa. Konflikt między północą a południem. Wojna secesyjna, która trwała od 1861 do 1865 roku, była bezpośrednim wynikiem różnic politycznych i gospodarczych między północą a południem, głównie dotyczących kwestii niewolnictwa. Demokratyczna Partia Południa była silnie proniewolnicza, podczas gdy republikanie z północy, z Abrahamem Lincolnem na czele, dążyli do ograniczenia i ostatecznego zniesienia niewolnictwa. Wojna zakończyła się zwycięstwem Unii, prowadząc do odbudowy kraju i przyjęcia 13. poprawki, która formalnie zniosła niewolnictwo. 2. Rekord wyborczy Ronalda Reagana. W 1984 roku Ronald Reagan, kandydat republikanów, osiągnął niespotykany sukces w wyborach prezydenckich, zdobywając 525 z 538 głosów elektorskich. Ten wynik ustanowił rekord w historii wyborów prezydenckich USA, który do dziś nie został pobity. Jego kampania była oparta na hasłach Morning in America, które promowały odnowę gospodarczą i narodową dumę. Reagan jest pamiętany za swoją politykę gospodarczą, znaną jako Reaganomics, oraz za swój wpływ na zakończenie zimnej wojny. 1. Zmieniające się bazy wyborcze. W ciągu ostatnich dekad bazy wyborcze demokratów i republikanów uległy znacznym zmianom. Tradycyjnie południowe stany były bastionem demokratów, podczas gdy republikanie dominowali na północy. Jednak od lat 60. XX wieku, w wyniku zmian społecznych i politycznych, takie jak ruchy na rzecz praw obywatelskich, doszło do odwrotu. Obecnie Stany Południowe są bardziej skłonne wspierać republikanów, podczas gdy demokratów popiera głównie północny wschód oraz zachodnie wybrzeże. Ta dynamiczna zmiana pokazuje, jak polityka w USA jest żywa i podatna na ewolucję. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli Ci się podobał, to zapraszam do pozostawienia subskrypcji po więcej takich ciekawostek.